Cześć! Cześć! Jesteśmy Gosia i Jasia z Tu czy Tam i chociaż pewnie tego nie widzicie, jesteśmy właśnie w St. James's Park w samym centrum Londynu. Zastanawiałyśmy się, czy chcielibyście zobaczyć vloga z Londynu, ale vlogów ładnie nakręconych i ciekawych jest bardzo dużo w internecie, dlatego przygotowałyśmy dla Was specjalny londyński tag. Zapraszamy! Jesteśmy w Greenwich, za nami jest Obserwatorium Królewskie i Greenwich kojarzy się z podróżami, dlatego że tutaj przebiega słynny Południk Zero. I nasza kategoria to książka, w której najważniejsza jest podróż. Moja książka to jest Podróż na Zachód, czyli właściwie Journey to the West, bo nie była tłumaczona na polski, z tego co wiem. Jest to jedna z najstarszych chińskich powieści i prototyp Dragon Balla. Jest to opowieść o królu małpim Sun Wukongu, który wraz z pewnym mnichem i prosiakiem podróżują na zachód w celu chyba uratowania wszechświata, ale tu pewna nie jestem. Ja wybrałam Podróż w świat Virginia Woolf. Jest to jedna z jej pierwszych, jeżeli nie pierwsza powieść i bardzo różni się od tego, co Virginia Woolf tworzyła później, dlatego że opowiada o podróży statkiem do Ameryki Południowej, a główną bohaterką jest młoda dziewczyna, która przeżywa swoje pierwsze rozterki miłosne. Nie jest to taka banalna, miłosna historia, ale nie jest to też tak skomplikowana powieść jak w przypadku Virginia Woolf, więc bardzo dobra na początek, choć nie do końca reprezentująca to, jak wygląda pisarstwo Virginia Woolf. Kolejna kategoria to The Globe, czyli sztuka teatralna. No ja opowiem o tej, którą widziałyśmy wczoraj. The Globe. The Globe, które jest za nami. I to jest sztuka Much Ado About Nothing, czyli Wiele hałasu o nic. Bardzo fajna, śmieszna komedia, świetnie zagrana. Jeżeli będziecie mieli kiedykolwiek okazję pójść do The Globe, naprawdę warto, bo jest to sztuka na wysokim poziomie. Aktorzy grają naprawdę dobrze. Komedia omyłek i komedia o miłości. Ja również wybiorę komedię Szekspira, czyli Burzę. Sztukę, w której miesza się rzeczywistość z fantazją. Jest tam dużo takich bardzo ciekawych postaci, które dość łatwo jest odnieść do tego, jak wygląda życie dzisiaj. Jest to taka sztuka, która dużo mówi o świecie i o ludziach, również w kontekście dzisiejszego świata. Prawda. A w kontekście dzisiejszego świata polecamy też Margaret Atwood i jej wersję Burzy nową. Ja nie czytałam, ale... Ale polecamy. Tak, ale polecamy. Te kategorie trudno byłoby nagrać na miejscu, a jest to Big Ben, czyli książka, w której coś dziwnego dzieje się z czasem. Ja wybrałam Wściekłość i wrzask Faulknera. Jest to książka, w której czas odgrywa bardzo dużą rolę. Po pierwsze, jest poprzestawiana cała fabuła i składa się z takich fragmentów, które pojawiają się nie po kolei. I tak naprawdę całość historii można poznać dopiero wtedy, kiedy pozna się wszystkie fragmenty i na sam koniec odtworzy się tę historię. Oprócz tego pamiętam, choć słabo, że czas ma tam naprawdę ogromne znaczenie. Moja propozycja to opowiadanie Fitzgeralda pod tytułem Dziwny przypadek Benjamina Buttona. I wiem, że popularny jest film pod tym tytułem, ale ja polecam opowiadanie, które moim zdaniem jest bardzo zabawne i jest bardzo różne od filmu. To prawda. I tu dochodzimy do dziwnego momentu, w którym z niewiadomych przyczyn nagrał nam się sam obraz bez dźwięku, dlatego krótko opowiem Wam, o co chodzi. Za nami znajduje się katedra Świętego Pawła, a kategoria to książka, w której ważną rolę odgrywa religia. Ja wybrałam Mroczne materie Filipa Pullmana, dlatego że tam Kościół jest taką organizacją, która stara się przejąć władzę, no można powiedzieć nad światem, ale przede wszystkim nad takim tajemniczym pyłem, który ma wpływ na wszystko, co nas otacza. Jest to sprawa dosyć skomplikowana. Książka wzbudziła ogromne kontrowersje, dlatego że Kościół ma tam taką mroczną i raczej negatywną rolę. Ale ja sama jeszcze nie wiem, jak to wszystko się skończy. Dowiem się, kiedy przeczytam trzeci tom. Natomiast Asia wybrała Dopóki nie zgasną gwiazdy Piotra Patykiewicza, powieść, o której już nieraz Wam opowiadałam. Bardzo ważny jest w niej wątek religijny i właściwie religią tłumaczy się tam pewne zjawiska, które mają miejsce.
Nie chcę wam za dużo zdradzać, ale zachęcam was do zapoznania się z obiema powieściami. Jesteśmy na Trafalgar Square, za nami jest National Gallery i stąd kolejna kategoria, czyli książka, w której ważna jest sztuka. Dla mnie taką książką, którą ostatnio przeczytałam, a mówi o sztuce, jest Księga Rypu Williama Golda Flanagana. I jest to, jak już mówiłam wielokrotnie, ulubiona książka moja, którą przeczytałam w tym roku do tej pory. I moim zdaniem jest to książka o imitacji. Jest w niej tytułowa Księga Ryb Williama Golda, ale w ogóle cała ta książka mówi o imitacji, nie tylko w sztuce. Bardzo polecam. Ja wybrałam Portret Doriana Graya, Oscara Wilda. Książka, która opowiada o człowieku, który postanowił się nie zestarzeć i obdarzył swoją starością portret. Nie wiem, czy to jest spoiler, ale warto ją przeczytać przede wszystkim ze względu na świetne dialogi i przepiękny język. Jest to też książka, która w sumie w dziwny sposób jest popularna wśród młodych booktuberów jako klasyka, którą chętnie czytają. I myślę, że to bardzo dobrze, dlatego że jest to naprawdę bardzo ciekawa, dobrze napisana powieść. Tym razem całkowicie zagłuszył nas wiatr. Jak widzicie, nie jesteśmy już w Londynie i w związku z tym pojawia się kategoria bonusowa. Książki, w których ważną rolę odgrywa dzika przyroda. Dzika, ale piękna, tak jak te białe klify, które widzicie za nami. Ja wybrałam książkę Wielki Marynarz, Catherine Poulain, powieść, w której ogromną rolę odgrywają opisy wzburzonego morza, a rzecz dzieje się na Alasce, więc czuć zimno i fale słone zalewające pokład. Natomiast Asia przypomniała sobie o wierszach Leśmiana, w których zawsze przyroda jest dzika, tajemnicza i niepokojąca, ale równocześnie zachwyca nas tak, jak zachwycają nas te wiersze. I to już wszystkie kategorie, które udało nam się, nie czarujmy, chciało nam się nakręcić podczas naszego wyjazdu. Dajcie nam koniecznie znać, czy czytaliście te książki i co o nich sądzicie. Subskrybujcie nasz kanał i zapraszamy was na naszego Instagrama i Facebooka. Pozdrawiamy. Pa! Wszystko tu było. Helikopter, drące się dzieci, szczekające psy. I ptaki, nawet gęsi. A zobaczysz, że to wejdzie.